Ciekawi mnie bardzo, kto wyciągnął rękę do zgody po tym waszym kryzysie. Kto wyciągnął? Tak naprawdę według mnie w tym kryzysie nie było osoby, która wyciągnęła dłoń, bo chcieliśmy oboje się pogodzić. Nawet byliśmy ostatnio na jednym wywiadzie i było pytanie, kto częściej wyciąga rękę i chyba ja częściej to robię. Jednak to już było takie spięcie na tyle takie intensywne i na tyle bardzo emocjonalne, że potrzebowaliśmy naprawdę to przegadać. I przegadaliśmy tak naprawdę 2 dni. Chciałeś mikrofon? Dobra. Dokończyć to, co ty mówiłaś, że postawiliśmy tak naprawdę na dojrzałą rozmowę, która wypłynęła jeszcze w poprzedniej rozmowie, wynikała ona z dwóch stron, chęci dwóch stron, no i po prostu musieliśmy wyłożyć kawę na ławę ze wszystkim, zgodzić się na niektóre rzeczy, które nam nie pasują, bo musimy dojść do pewnych kompromisów. No i się, wydaje mi się, że się dogadaliśmy. Tak, i bardzo doceniamy. Wydaje mi się, że bardziej doceniamy siebie nawzajem, bo też ta rozmowa, nie ukrywam, bardzo mi pokazała, jak Mikołajowi zależy na mnie, bo czasami miałam taką niepewność w tym temacie. Wątpliwości, tak. No to już nie masz. A teraz bardzo popularne są terapie par. Czy mieliście, myśleliście o tym może? Tak, były takie pomysły. Sylwia wychodziła z takimi pomysłami. Ja jednak stawiam na to, żeby samemu sobie radzić z każdym problemem. Dopiero jak już jesteśmy tak totalnie pod ścianą, to wtedy sięgnąłbym po jakieś tam inne metody. Ale jednak stwierdzam, że jeżeli samemu, tak jak było w pewnej polskiej komedii, że sama się zawiązałaś, to sama się teraz rozwiąż, tak samo. Sami stworzyliśmy problem, to sami go teraz też rozwiążmy, nie roztrząsając go na boki. Na razie po prostu problem nie eskalował aż tak, żebyśmy potrzebowali pomocy. Ja sama kiedyś chodziłam do psychologa przez 2 lata, więc uważam, że jest to jakby potrzebny aktualnie taki pomocnik i warto rozwijać się w tym etapie, ale na razie radzimy sobie sami. Okej, a co to był za problem? Bo kilka razy padło problem. Czytelnicy będą się zastanawiać, więc rozwiejmy wątpliwości, tak w skrócie, nie wchodząc w szczegóły. No tak, już ponad 1,5 tygodnia temu, 2 tygodnie temu doszło do dużego spięcia na sali treningowej. Tak jak początkowo udało nam się to rozdzielać, ja byłam trenerką, Mikołaj był uczniem, to potem zaczęliśmy troszkę, za dużo spędzaliśmy czasu ze sobą, zaczęły się ciągłe pretensje, ciągłe zwracanie uwagi. No i na treningu zaczęliśmy już wchodzić w swoją trochę strefę prywatną. Ja zaczęłam wchodzić na Mikołaja ambicje, Mikołajowi ewidentnie to nie pasowało, ja też trochę przesadziłam. Poleciało kilka słów nie takich, potem wróciliśmy do domu i kłótnia kontynuowała się w domu i już wtedy na nazwanie tak na grubo. Tak, no przeniosło się to wszystko do domu. Jak wiemy, no facet nie akceptuje pewnych rzeczy, mówię ogólnie, uniwersalnie o facetach, kobiety tak samo, powiedzieliśmy pewnie w tych kwestiach za dużo. No i zdarzyła się sytuacja taka, że po prostu Sylwia wyprowadziła się na 3 dni i w tym czasie spędziliśmy prawie cały czas na telefonie pisząc i treningi dogadując. Były przerwane? Właśnie najlepsze jest to, że były przerywane w trakcie, czasami jak się zdenerwowałem, to były przerywane, ale jak był ten kryzys, to tak naprawdę zobaczyliśmy, że przychodząc na salę jesteśmy profesjonalistami i co prawda nie mogliśmy wykrzesać z siebie tyle tej energii, tyle tej bliskości w tańcu, ale robiliśmy od A do Z wszystko, co trzeba. Dopiero później, jak doszliśmy do porozumienia, to zobaczyliśmy, jaka jest ogromna różnica przy dobrych relacjach w pracy na sali.